Po poprzednim, poprzedniej mojej wypowiedzi, związanej z tym, że czasu nie ma, pojawiło się trochę dyskusji i zapytań, więc pomyślałem sobie, że rozwinę troszeczkę temat tego, czym jest czas i w jaki sposób on się manifestuje. I pomyślałem, że powiemy sobie kilka słów o tym, w jaki sposób czas zwalnia w obiektach, które się poruszają z prędkościami bliskimi prędkości światła, albo wręcz yy, w hipotetycznych obiektach, które poruszałyby się dokładnie z prędkością światła. Oczywiście yy, no, takich obiektów oprócz fotonów i innych cząstek takich bezmasowych nie jest dużo, no, zwłaszcza obiektów makroskopowych, więc to będzie taki bardziej eksperyment myślowy, który teraz przeprowadzę, a nie coś, co rzeczywiście fizycznie może, może zaistnieć. Wyobraźmy sobie taki obiekt, który jest fajnie opisany przez Briana Greena w jednej z jego książek, ten obiekt to jest tak zwany zegar fotonowy. Jak wygląda zegar fotonowy? No oczywiście, zegar fotonowy nie jest, to nie są dwie paletki ping tylko dwa lustra. I między tymi dwoma lustrami lata sobie, lata sobie foton. I w ten sposób wyznacza czas. Można powiedzieć, on się odbija od jednego lustra, od drugiego lustra i, i w ten sposób wyznacza czas. I teraz wyobraźmy sobie, że to lustro. Umieszczamy w jakimś statku kosmicznym, i ten statek przyspiesza coraz bardziej. I ten foton oczywiście ciągle odbija się raz od jednego lustra, raz od drugiego lustra, ale im bardziej ten statek przyspiesza, im bardziej zbliża się do prędkości światła, tym ten foton zaczyna coraz wolniej odbijać się od powierzchni tych luster. Dlaczego? Dlatego, że ten ruch postępowy, który zbliża się do prędkości światła, on e, po dodaniu ruchu tego poprzecznego daje zawsze prędkość światła. W momencie, kiedy ten ruch postępowy jest coraz szybszy, to ta składowa poprzeczna musi być coraz mniejsza, ta prędkość musi być coraz mniejsza, dlatego że ona dodana do tego ruchu postępowego daje cały czas prędkość światła. W związku z tym, wyobraźmy sobie, że ten statek już leci bardzo, bardzo szybko, i ten foton już tak powolutku, powolutku, powolutku się odbija raz tu, raz tu, tak przechodzi coraz wolniej. W momencie, kiedy ten statek osiąga już prędkość światła, dzieje się coś bardzo ciekawego. Mianowicie ten foton już przestaje wykonywać jakikolwiek ruch poprzeczny, dlatego że Całość jego prędkości to jest prędkość ruchu postępowego. On już nie może się ruszać w poprzek pomiędzy tymi lustrami, dlatego że gdyby się poruszał w poprzek, no to jego prędkość byłaby większa od prędkości światła, bo do ruchu postępowego, który jest już prędkością światła, musiałby być dodany ten ruch poprzeczny, co jest niemożliwe, dlatego że w naszym wszechświecie, w znanym wszechświecie, maksymalna prędkość możliwa to jest, to jest prędkość światła. Więc kiedy wyobrazimy sobie właśnie ten zegar fotonowy, to widzimy, zaczynamy rozumieć, czym jest czas. Czas to jest po prostu to są zdarzenia, które zachodzą wtedy, kiedy ten foton, czy w ogóle jakiekolwiek inne cząstki się ze sobą zderzają. W momencie, kiedy przestają się ze sobą zderzać, przestają zachodzić zdarzenia, a ponieważ przestają zachodzić zdarzenia, to staje czas. I znowu to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że czas jest generowany właśnie przez te zdarzenia, a nie czas płynie sobie sam, tak jak to sobie wyobrażał kiedyś pan Newton. On sobie wyobrażał, że w hipotetycznej przestrzeni, która istnieje nawet wtedy, kiedy nie istnieją żadne inne obiekty, wisi jakiś hipotetyczny zegar, który odmierzałby czas nawet wtedy, kiedy niczego w tej pustej przestrzeni by nie było. No, zgodnie z wiedzą współczesną, tak nie jest. I e, e, czas jest generowany przez cząstki, a nie cząstki są zawieszone w czasie. Więc wracając do tego zegaru, z, z, z zegara fotonowego, ten foton w pewnym momencie coraz wolniej się e, przesuwa w poprzek i w pewnym momencie zastyga. Załóżmy, że. Załóżmy, że na tym statku kosmicznym jest jakiś edek, tak? który e, też e, przyspiesza, przyspiesza i w pewnym momencie osiąga tę prędkość światła. E, dopóki oczywiście to jest eksperyment myślowy, a nie, a nie wyobrażenie faktyczne, bo z tego co wiem, to edek przyspieszając i zbliżając się do prędkości światła miałby pewien problem z masą, jego masą wrastałaby do, do nieskończoności. No ale pozostajemy w, w obszarze eksperymentu myślowego. Więc wyobraźmy sobie, że edek wypowiada zdanie na przykład ale się fajnie leci. Więc yy, yy, załóżmy, że dopóki mówi ale się fajnie, to on jeszcze leci z prędkością podświetlną, ale w momencie kiedy chce powiedzieć słowo leci, to już osiąga prędkość światła. Jak to by wtedy wyglądało? No, Edek mówi, ale się fajnie. Dla Edka, będącego w swoim układzie odniesienia, czyli w jego rakiecie, on mówi normalnie, z normalną prędkością. On nie zauważa, że jego czas z naszej perspektywy, obserwatorów, którzy patrzą na niego gdzieś z Ziemi przez jakieś wielkie teleskopy, że dla nas to zdanie, które on wypowiada, poruszając się z prędkością podświetlną, jest rozciągnięte na 100 lat. Edek mówi, ale się fajnie, przez 100 lat z naszej perspektywy. Patrząc z perspektywy Edka, on mówi ten, te, tę frazę w normalnym czasie. On nie zauważa w ogóle, że to dla nas e, m, dzieje się bardzo długo. To z naszej perspektywy on wypowiada to zdanie bardzo długo, natomiast z perspektywy Edka on wypowiada to zdanie w normalnym tempie. Ale się fajnie wypowiada jeszcze lecąc z prędkością podświetlną. I w tym momencie pomiędzy e, słowem fajnie, a leci, Edek osiąga prędkość światła. I w tym momencie co się dzieje ciekawego? Edek przestaje mówić. Edek przestaje się poruszać. Edek zastyga w bezruchu, dlatego że wszystkie cząstki jego ciała już nie mogą wykonywać tych ruchów poprzecznych, tak jak ten foton w tym zegarze fotonowym już nie może się poruszać w poprzek, tylko zastyga i porusza się już tylko i wyłącznie ruchem postępowym. Tak wszystkie atomy ciała Edka również już nie mogą wykonywać żadnych ruchów poprzecznych, czyli nie mogą się już ze sobą zderzać, one już mają tylko jakby siłę na to, żeby się poruszać ruchem postępowym z maksymalną możliwą prędkością we wszechświecie, czyli z prędkością światła. Więc Edek nie wypowiada tego zdania w całości, mówi tylko ale się fajnie, ale leci już nie mówi, prawda? Można sobie wyobrazić teraz, że w tej rakiecie ten Edek leci z tą prędkością światła przez tysiąc lat. I po tysiącu latach wreszcie ta rakieta zwalnia, i Edek dokańcza swoje zdanie i mówi: leci. Dla nas, obserwatorów patrzących na to wszystko z ziemi, wyglądałoby to tak, że słowa Ale się fajnie Edek wypowiada przez 100 lat. Później przez tysiąc lat Edek jest zastęgnięty, e, nieruchomy i po tysiącu latach wypowiada, leci znowu gdzieś przez jakieś 100 lat, prawda? Bo on ciągle leci z bardzo dużą prędkością podświetlą. Tymczasem fascynujące jest to, że Edek nie zauważyłby, że przez tysiąc lat był w bezruchu, że przez tysiąc lat naszych, przez tysiąc naszych lat on był bez ruchu i niczego nie powiedział dla Edka, dla jego świadomości, dla jego mm, psychiki, dla jego świata, on wypowiedział to zdanie płynnie, ale się fajnie leci. Nie zauważył tej tysiącletniej e, przerwy. Ona jest dla nas istotna, natomiast dla Edka nie. Więc wracając do naszych rozważań związanych z czasem, ten zegar fotonowy, który pokazałem, on bardzo fajnie pokazuje, czym de facto jest czas. To są zdarzenia wynikłe ze zderzeń cząstek. W momencie, kiedy cząstki nie mają już siły się zderzać ze sobą w ruchu poprzecznym, bo cała ich siła jest przeznaczona na ruch postępowy, wtedy ten czas staje. No mam nadzieję, że to wyjaśnienie w jakiś tam sposób lepszy pokazuje, czym jest czas. I e, e, nawiązuję do tego poprzedniego filmiku. Natomiast e, e, pojawiło się też trochę e, zdań i zapytań związanych z, e, z tym, czym jest czas dla nas, czym jest e, czas jako zjawisko psychiczne, jako, jako, e, jako e, pojęcie abstrakcyjne. E, taki czas oczywiście, o, oczywiście istnieje. E, on jest bardzo ważny dla istot, zwłaszcza samoświadomych, ale o tym może powie, powiemy sobie następnym razem. Pozdrawiam.